Dzień dobry moi kochani, witamy się w Pepco na przeglądzie i zobaczcie co ja tutaj mam. Za 6 dyszek takie przepiękne, ogromne lustro. Przechodzimy na następną półeczkę. I tu mamy piękne osłonki w kolorze zielonym i jak widzicie są w środku sznureczki. Można ją postawić, tą osłonkę można powiesić. Ja nie ryzykuję, 25 zł kosztuje, bo też miałam ochotę, żeby ją zakupić i powiesić, ale jakoś boję się, że spadnie i się rozbije. Także wolę jakieś, wiecie, takie plastikowe donice wkładać do... w plastikowe donice wkładać. Po prostu kwiatki. 140 na 260, dwie sztuki za 70 zł. Jedna z Was mnie prosiła o firanki, więc dzisiaj Wam tu wrzucę trochę. 140 na 280 cm za 70 zł. I tu mamy tą zasłonkę taką i w środku po prostu wsuwa się w taki... wsuwa się tam. No, na garnisz. Przechodzimy dalej i tu Wam przejadę w miarę szybko firanki i zasłonki. 135 na 262 sztuki za 70 zł. To są te firanki z pomponami na kółeczkach. Następnie mamy również takie same wymiary, dwie sztuki i one są za 100 zł. Za 100 zł. Następne, o te są ładne. 140 na 280 za 70 zł. Tu jest jedna sztuka i zaraz zerkniemy. Ona ma też takie właśnie jakby tunele. Nie wiem, czy to się nazywa tunel. Niech będzie tunel. Jejku, no o dobra. O to, widzicie, nie? Dobrze. I teraz przejdziemy jeszcze do tej, która wisi tu z tyłu. 135 na 260 za 70 zł. I one też są na tych kółeczkach. Nie są za grube, wyglądają na takie bardzo, bardzo ciężkie, grube zasłony, ale takie nie są. Poczekajcie, 140 na 260, za 60 zł mamy takie. Tak wyglądają, z drugiej strony. Następnie, co my tutaj jeszcze mamy? O, jedna z Was pytała się mnie o firanki, które wiszą u mnie w kuchni, więc wiszą takie 140 na 262 sztuki za 40 zł. Ja jestem z nich zadowolona, wiszą u mnie w kuchni, no i się fajnie prezentują. 140 na 260 również dwie sztuki za 80 zł i tutaj one mają też takie tunele, tak się prezentują. Obok mamy zasłony 140 na 300 cm i tu jest jedna zasłona za 80 zł. I poczekajcie, bo tu jest jeszcze biała, ale biała jaka ładna. Już wyciągam. I ta biała, czy też takie same ma wymiary? Tak, też takie same wymiary. Stówkę. Aha, tutaj jest, mogą mnie wyciągać, dobra, ale tu Wam pokażę i ona jest też na tych tunelach, zobaczcie. Ewentualnie można poucinać te tunele, jak ktoś ma żabki, tak jak ja, to można poucinać albo po prostu je odchylić i też będzie dobrze. Gorzej już z tymi kółkami jest, jak się ma te kółeczka, to wtedy trzeba kombinować. Jak ktoś przejdzie, tak jak ja, z normalnego karnisza przeszłam na ten sufitowy, taki do sufitu. Następnie 135 na 262 sztuki za 80 zł. I już Wam pokazuję, jak ona tutaj prześwituje. Tak to wygląda. No i te również mam. 140 na 260, dwie sztuki za 20 zł. Słuchajcie, mam. Kupiłam też mojej mamie. Także ja ogólnie lubię takie firanki jaśniutkie, bo u mnie w domu jest trochę ciemno, więc nie mogę takich grubych sobie zawieszać. Albo z jakimiś wzorkami, bo wtedy mam jeszcze ciemniej. Dobra, 135 na 260 za 80 zł. Tu są takie w listki. Tak się prezentują. Zaraz zerkniemy, czy jest jeszcze jakieś inne. O, tu jest jeszcze szara. Już, poczekajcie. Tą muszę ściągnąć. 135 na 260 cm za 70 zł. I ona też jest na kółeczkach. Nie wiem, czy tą pokazywałam. Nie wiem, czy pokazywałam. 135 na 260 za 6 dych. I obok mamy żółtą, 135×260 za 70 zł. I też ma kółeczka. No, mógłby się uprzeć i obciąć, dać do krawcowej i obciąć te kółka, nie? Ale gorzej będzie wtedy, jak zasłona będzie za krótka. Tu mamy dwie sztuki, one 135×262 sztuki za 90 zł. Welurowe, piękne, grube i u nas zostały już tylko takie właśnie żółte, a były jeszcze szare i różowe. Jakie ładne pudełka, nie widziałam ich nigdy. 15 zł? Ej, zobaczcie, jakie ładne, granatowe. Coś wrzucić, zamknąć i czysto, nie? Tu jest jeszcze w takim kolorze kawy z mlekiem, takiego beżu. Takie beżowe. I ja chodzę właśnie teraz po Pepco też i szukam sobie jakiegoś pudełka na pierdoły takie, które leżą u mnie na blacie, czyli ładowarki, jakieś kable, kabelki i ewentualnie jak coś kupię, to pokażę Wam we vlogu, czy coś w ogóle dostałam. 10 zł kosztują te kuferki, te pudełeczka bez przykrywki. I tu są jeszcze kosze. Tu mamy taki, kosztuje 12 zł, bez przykrywki, bez przykrycia. Tu jest taki, kurczę, ja go chyba też nie widziałam. Aha, tu jest ten okrągły, a tu jest kwadratowy, 15 zł kosztuje. 15 zł, następny. O, grubsza sprawa, poczekajcie, muszę podnieść trochę półeczkę, ja to zawsze się boję, że te półki mi spadną. Wyciągam, wyciągam, wyciągam i jest tutaj ten kwadratowy, a ten prostokątny kosztuje 22 zł, więc macie tak, zobaczcie, najpierw cenę Wam pokażę, 10 zł, jest prostokątny, kwadratowy, okrągły, ej, można sobie kupić fajny zestaw, nie, ten jest też prostokątny, taki mały prostokącik, zobaczcie jak to wszystko fajnie się tutaj zmieściło, ciach, pyk, wkładacie, zobaczcie jak fajnie. Dobra, wkładam z powrotem. Następne mamy za 15 zł. Za 15 zł i tu jest jeszcze taki mniejszy kwadracik. I jeszcze tu cenę zerkniemy i on jest za 8 zł. I tu jeszcze są w kolorze jasnym, a tu mamy takie kremowo-złote i ten mniejszy kosztuje 12 zł, a większy już szukamy ceny. Większy jest za 15 zł. Dobra, odkładamy go na półeczkę. Fajny, nie? Podoba Wam się? Mi się bardzo podoba. Odkładamy go na półkę i lecimy dalej. Dobra, wystarczy tych koszy. Przechodzimy dalej. Jeszcze tylko Wam tu pokażę ten. Wystarczy kosza, jeszcze tylko ten Wam pokażę. 40 zł kosztuje, ale powiem Wam szczerze, że ja mam taki mały i też duży w łazience, ale z takimi czarnymi rączkami i te naprawdę mogę polecić. One są bardzo takie, wiecie, takie porządnie zrobione, nie? Że one w ogóle są na stelażu takim drucianem. Więc bardzo porządnie zrobione. O, widzę, że jakieś nowe osłonki doszły. 35 zł kosztuje większa, a mniejsza jest bez ceny. Tak wygląda. Jest worek w środku, więc nie musicie już się martwić, że coś Wam będzie przeciekać, że no wiecie, że to się po prostu zniszczy. I to chyba będzie już wszystko, teraz już na pewno chyba będzie wszystko z pudełek. Przechodzimy dalej. Dalej mamy obrusy. Z racji tego, że idą święta, to postanowiłam, że trochę Wam tu nagram obrusy. Może nie będzie to jakiś super efekt, bo ja muszę stanąć na paluchach, żeby Wam tu pokazać. Dobra, zaczynamy. 40×150 cm za 12 zł macie biały. Tu jest taka sama cena i taki sam wymiar. One są takie cieniutkie. Następny to jest bieżnik 35×150 za 15 zł i on jest taki, zobaczcie, trochę jak len. Albo nawet len. Tu jest taki sam. Obok jest ten fajny, nie? Ten fajnie wygląda, 140 na 220 cm za 30 zł. Następnie to samo w listki, też taki cienki. No i tu na końcu mamy taki sam bieżnik jak tamten poprzedni, tylko w kolorze szarym. I tu jest jeszcze obok ten bieżnik. No i ten to by idealnie pasował do tego lustra na początku. 30 zł kosztuje. 3 dyszki, dobra. Koniec obrusów, akurat tutaj nie ma więcej, więc przechodzimy do podkładek. 10 zł, zobaczcie jaka fajna. Takie podkładki. I jeszcze może Wam pokażę te, które Wam polecę, które polecam i już nieraz o nich mówiłam. To nie ta, bo tej nie mam w domu, więc tej Wam nie polecę. Ta akurat kosztuje 12 zł, ale zobaczcie jak wygląda. A polecę Wam te właśnie teraz, które Wam pokazuję. One są naprawdę bardzo fajne i świetny efekt. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam na moje vlogi. Wrzucam swoje vlogi z domu, więc tam możecie zobaczyć, jak to wygląda już na stolikach, na blatach. Ta kosztuje 12 zł i tą mam również i też polecam. Jeżeli chcecie tej mojej energii, o której mówicie, że mam taką fajną energię, to zapraszam Was na vlogi, tam można się trochę pośmiać, aż powiedziałabym popłakać ze śmiechu. No, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeżeli nie wiecie, że wrzucam vlogi, to wrzucam vlogi domowe. Dobra, koniec. Przechodzimy dalej. Czy my tu coś jeszcze mamy? Zerkam, czy kubeczki, ale z kubeczkami to ostatnio tak słabo, może jakoś po świętach tu się rozpędzi. Chyba nic ciekawego nie ma, więc przechodzimy dalej i zobaczcie, jakie piękne świece wjechały do Pepco. Po prostu śliczne i można takie osłonki dokupić. Bardzo ładne, 20 zł kosztuje. I tu macie taką, z takimi mniejszymi kuleczkami, a obok macie takie grubsze. Zobaczcie, jakie ładne. Ja mam taką kremową i też naprawdę jestem zadowolona z niej. Bardzo ładnie się prezentuje. 12 zł kosztuje. No i u góry macie jeszcze taką jakby skarboneczkę albo taką szkatułkę. 15 zł kosztuje ta poszewka. A o tej szkatułce to chodziło mi o to, że pasuje do tej, też pasuje do tej świecy, nie? Dobrze. Zerkam, czy tu są jeszcze jakieś fajne zasłonki, ale chyba tutaj też już nic nie widzę i tak, nie, nic tutaj już nie ma, więc przechodzimy na następną półeczkę i na następnej półeczce widzę, że wjechały bidony, że wjechały takie termosy i te termosy są za 30 zł. Za 3 dyszki i jest szary i granatowy, no i obok jest jeszcze taki turkusowy, dobrze mówię? I on kosztuje 25 zł. No i do tego nie musicie mieć żadnego kubeczka, bo sobie tutaj pijecie z dzióbka. Przechodzimy dalej. Przechodzimy na dział, który ostatnio bardzo mnie interesuje i zaraz zerknę, czy tu coś jest ciekawego. O, jest ta osłonka, która będzie pasowała do tych świeczek, więc też fajnie można sobie kupić, nie wiem, osłonkę, świeczkę i wszystko będzie bardzo fajnie do siebie pasowało. 25 zł kosztuje, zobaczcie, naprawdę dosyć spora i fajna. Kusi, powiem Wam, że kusi. I tu macie koszyczki, osłonki. I właśnie mówiłyście mi jak kupiłam tamten koszyk biały, że jest jeszcze taki ala drewniany, to chyba o ten Wam chodziło. 50 zł kosztuje, to są chyba nowe, bo chyba trochę droższe są niż te białe, które były wcześniej. Tak, chyba trochę więcej kosztują. No i na tej półeczce to już będzie tyle, ale jeszcze zauważyłam coś pięknego. Zobaczcie, jaki ładny. Prześliczny wazon. I ten wazon jest za 40 zł, za 4 dyszki, ale on jest dosyć spory, no i tak pięknie się mieni. Nie wiem, nie widać tego w kamerze, ale tak na żywo to bardzo ładnie to wygląda. Jak widzicie, do salonu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Naprawdę bardzo dużo. Tylko kasy mieć, pełen portfel. Ja z tego miejsca bardzo Wam dziękuję. Oczywiście zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, do komentowania tego filmu. Zapraszam Was oczywiście na moje vlogi. Tu mam ostatni vlog, który wrzuciłam. Będzie mi bardzo miło, jak te filmy też będziecie odwiedzać. A teraz życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.